Witam Państwa bardzo serdecznie. Krystyna Kiwacz w telewizji Chrystusa Króla. Laudetur Jezus Chrystus. A moim Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Marek Bąk z Łodzi. Witam księdza i szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże, bardzo dziękuję, że przyjął ksiądz zaproszenie i chciałabym dzisiaj porozmawiać na tematy bieżące, bo każdy dzień przynosi nam coś nowego. I może na początku zapytam o kwestię, o której już często rozmawialiśmy, ale chciałabym jeszcze powrócić do tego tematu. Komunia święta na rękę i na stojąco. Ja może powiem tutaj z pozycji nas w Stanach, bo w niektórych kościołach w tym momencie przyjmuje się tylko i wyłącznie na rękę i na stojąco. Są również kościoły, które i kapłani, którzy dają nam opcję, czyli możemy przyjąć również godnie Pana Jezusa, ale często się zdarza, że za chwileczkę ktoś donosi, nie wiemy kto, do diecezji i już wprowadzane są jakieś restrykcje. Pomimo to są wśród kapłanów odważni kapłani, którzy jednak stoją przy swoim, że wierny powinien mieć również tą opcję przyjęcia godnie Pana Jezusa do swojego serca i nie odstępują od tego. A z kolei zauważa się też coś takiego, że z tych kościołów, gdzie jest tylko możliwość przyjmowania na stojąco, wierni odchodzą i szukają kościołów, gdzie można przyjąć godnie. No właśnie. I wtedy taki kościół wypełnia się wiernymi. Jak ksiądz by ocenił tą sytuację i co by nam wiernym również doradził? To jest niewypowiedziane jawnie, ale prześladowanie wiernych. Nie ma uzasadnienia teologicznego do tego, by zmieniać sposób przyjmowania Komunii Świętej, który jest w Kościele katolickim od wieków. Uzasadnienie mniemaną epidemią jest niezgodne z prawdą i niezgodne z ustaleniami naukowymi, o tym mówią medycy. Więc o co tu chodzi? O reformę w Kościele zachowań ludzi, o narzucenie innych sposobów przebywania modlitwy, dlatego że zaczęto wpierw od Komunii Świętej na stojąco. Polikwidowano balaski. Zarządzono, by ludzie szli kolejno rządkiem czy dwoma rządkami do Komunii Świętej, nazywając to procesją. To nie jest procesja. Teraz jeszcze, żeby na rękę. I niestety ludzie są do tego zmuszani. Wielu ludziom to bardzo nie pasuje i odchodzą, w Polsce też. Szukają, gdzie jest możliwe przystąpić do Komunii Świętej normalnie. Jest to już dyskryminacja pod lada pretekstem. Jest to gorszenie ludzi, odbieranie im pobożności, rozgoryczanie. Tak nie może być. No ale nie ma ratunku znikąd. Nikt za tymi pobożnymi ludźmi się w zasadzie nie ujmie. Rozporządzenia kościelne są takie, że komunia święta na rękę jest dozwolona, ale nie jest przymusem. Natomiast w wielu parafiach jest przymusem jedyną opcją. Co tu z tym zrobić? Po pierwsze, nie wolno się bać. Nie wolno się bać. Sytuację tę trzeba objąć rozumem, rozpoznać przy pomocy również rozporządzeń episkopatu na ten temat i trzeba wejść w śmiały dialog, może więcej niż dialog, jakąś mocną perswazję z kapłanami, żeby jednak nie było nadużyć z ich strony. Bo przyjmowanie Komunii Świętej to wymaga świętości ze strony człowieka, skoro człowiek spotyka się ze świętym Bogiem. I tutaj w tym momencie, jeżeli jest napięcie, czy nawet jakiś dialog, rozkaz wydany przez kapłana, że musi być na rękę, albo że musi być na stojąco, no to jest nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. Tego się nie da usprawiedliwić w żaden sposób.
niestety ma to miejsce. I w ten sposób ludzie są traceni, popadają w rozgoryczenie i ludzi jest już mniej i może być jeszcze mniej w kościołach. Dlatego nie wolno ludzi tak prześladować. Ludzie nie powinni się bać. Jeżeli by się nie bali i weszliby w taki zbiorowy spór na argumenty, to wygrają. Wygrają sprawę i będą mieć Komunię Świętą naklęcząco do ust, ponieważ w Kościele człowiek jest no, najbardziej pożądany. Jeśli księża zauważą, że tracą wiernych, no to to zbudzi w nich jakieś myślenie i może decyzje dobre. Szkoda, że trzeba takich używać argumentów jak nieobecność w tym Kościele i szukanie kapłana, kościoła, gdzie może być uszanowanie Najświętszego Sakramentu. Jest to dramat, dlatego że pod pretekstem tej pandemii nam wyczyszczono Kościół z ludzi i wszystko to poszło bez oporu przy akceptacji od góry do dołu, tylko biednym ludziom wiatr w oczy wieje i nikt się za nimi prawie nie upomniał. Ja może przytoczę własny przykład, bo udałam się do kościoła, gdzie dzień wcześniej otrzymałam oczywiście Komunię Świętą godnie. No i pewnie udałam się do tego kościoła, ale już ksiądz ogłosił, że od dzisiejszego dnia nie ma żadnej innej opcji, tylko na stojąco i na rękę. A jeżeli komuś się nie podoba, no to trudno. W przeciwnym razie kościół będzie zamknięty. No i ja już nawet się nie odważyłam, bo jeżeli nawet jakaś pani usta otworzyła, to otrzymała na rękę, więc niestety no, musiałam przyjąć komunię duchowo, również osoby, które mi towarzyszyły. No i jeszcze zauważa się takie dziwne zjawisko, jeżeli któryś kapłan odważniejszy jednak daje nam tą opcję, że możemy w dwojaki sposób przyjąć Najświętsze Ciało Pana Jezusa, to często są telefony z innych kościołów i księża są wręcz niezadowoleni, dlaczego on się wyłamuje, ten kapłan. No i to jest taka sytuacja naprawdę no, przykra. Tutaj się nie da znaleźć szczęśliwego kompromisu. Tu po prostu trzeba trwać przy prawdzie, przy powinności, przy tradycji, przy wierności Panu Bogu. Natomiast dostosowanie się do presji tych innych no, jest rezygnacją z siebie, ze czci dla Pana Boga. Nie wolno ustąpić, nie wolno się dać złamać. Po prostu już nie wolno dalej się cofać. Ja wiem, że obostrzenia w tym zakresie są sugerowane przez struktury państwowe i polityczne, no ale są granice ustępstw i te granice zostały już dawno przekroczone i niepotrzebnie i jest potrzebny czynny opór wobec takich presji i takich działań administracyjnych, jakie są. Tym bardziej, że nieprzyjaciel wiary jest nie tylko w rozporządzeniach tych struktur państwowych, ale również wśród ludzi. Przecież rozwinęło się donosicielstwo. Policja otrzymuje skargi, donosy w różnych sprawach, również tym, że tam więcej osób, ludzi do kościoła przyszło, czy coś innego. I oni na to wszystko reagowali jakoś. Po prostu mamy ludzi, wielu ludzi znikczemnionych, którzy mają jakąś przedziwną niechęć, czy wręcz nienawiść do spraw kościelnych i Pana Boga. I my już nie mamy żadnego innego wyboru, jak tylko właśnie teraz mamy się zradykalizować, upomnieć samych siebie o nasze powinności, o naszą tożsamość i trwać w postawach naszych, katolickich, takich, jakie były zawsze. I aż wręcz nieprawdopodobne, że to katolicy, prawda, donoszą, że gdzieś tam komunia jest naklęcząco przyjmowana również. Także to jest nieprawdopodobne. Ale ja zapytam teraz księdza. Trudno powiedzieć, czy katolicy, bo czasami mamy takich już byłych, stygnących katolików. To są jeszcze ochrzczeni, ale już wrogowie. I oni próbują uczyć nas katolicyzmu. To tak bywa.
Księże, zapytam księdza teraz o zupełnie inną kwestię. Co ksiądz myśli na temat wyborów korespondencyjnych? Czy tutaj nie ma większego zagrożenia sfałszowania głosów? Oczywiście to miało miejsce w poprzednich latach również, ale czy teraz no, nie jest to szczególnie sprzyjające ku temu? Ależ oczywiście, po to wprowadzono korespondencyjne wybory, żeby sfałszowanych możliwości było więcej. To jest dlatego, że oprzyrządowanie prawne tych wyborów i te zasady przyjmowania głosów, liczenia, odpowiedzialności, kontroli są takie, że tych rzeczy się skontrolować nie da. Wiadomo, że polskie służby dyplomatyczne, konsularne są przesycone ludźmi dawnego układu, jeszcze z czasów ministra Geremka, który swoich ludzi nawstawiał. I oni tam od pokoleń są w tych naszych przedstawicielstwach dyplomatycznych. To są ludzie wrogo usposobieni do ojczyzny narodowej, katolickiej. I dlatego po to tak jest to zrobione, żeby tych głosów wrogich było więcej, żeby możliwie dokonać wyboru takiego, który będzie przeciwny interesom ojczyzny naszej. Ja wiem, że wybór nasz jest dosyć trudny, bo można powiedzieć, w kim wybierać, można by zapytać, sądząc po historii rządzenia. No ale może trzeba głosować na tak zwane mniejsze zło. Kandydat pan Duda, on wprost w deklaracjach nie sprzeciwia się katolickości naszego narodu. I to jest już dużo. Innych takich zasług to on tam jeszcze za bardzo nie ma, ale pan Trzaskowski to jest żaden wybór dla naszego kraju. Żaden. I tutaj nie wiem, czy jednak go nie wmanipulują i nie będzie tak, że on wybory wygra. No będzie to wtedy już jawny znak kary boskiej za grzechy wcześniejsze narodu i te, które mają miejsce w kościele. Trzeba rozpoznać jego życie osobiste, którą on ma żonę, czy jest człowiekiem wierzącym, czy jest za niemoralnością, za zboczeniami może jest, czy jest przeciwny katolickiej Polsce. Trzeba patrzeć na jego życie osobiste i na to, co udowodnił już swoimi czynami we wcześniejszych rządach na innych stanowiskach wcześniejszych. Trzeba przypatrzeć, jakie dobro płynęło z jego rządów. I wtedy można rozpoznać, i by zagłosować człowiekiem uczciwym, w miarę kompetentnym, przewidywalnym. To nie może być człowiek taki, który się ładnie ubiera, ma wszystkie włosy na głowie i zna języki obce, bo to za mało. To musi być człowiek zasad, wierności. To musi być człowiek, który jakoś daje nadzieję, że nie wystąpi przeciwko narodowi. Obiecuje się nam teraz, że ustawa o zabijaniu dzieci nienarodzonych zostanie usunięta. Czy powinniśmy w to wierzyć, skoro w ciągu 4 lat nic w tej sprawie się nie zrobiło? O, nie tylko w ciągu 4 lat. Wcześniej, kilkanaście lat temu, PiS utracił władzę na 2 kadencje. Kiedy utracił władzę? Kiedy im Pan Bóg odebrał rozum, odrzucili ustawę o ochronie życia. Wtedy marszałek Jurek na znak protestu zrezygnował z urzędu marszałka, a oni zarządzili sobie wybory, aby sobie poprawić sytuację w Sejmie i utracili władzę na 2 kadencje. To była kara za to, że nie stanęli w obronie życia. I teraz od paru lat tę ustawę odrzucają, przepychają, oddalają. No nie jestem pewien, czy Pan Bóg nie posłuży się jednak błędami ludzkimi i mogą utracić prezydenturę. Mogą utracić prezydenturę, dlatego że oni tej ustawy nie chcą dotykać, żeby nie utracić tak zwanych punktów procentowych poparcia, ponieważ
Nasz naród po dziesiątkach lat prześladowania jest już tak zdemoralizowany, że wielu ludzi chce, żeby było tak, jak jest. Że wielu ludzi jednak krzyczy za prawem do aborcji. I oni na skutek tego uważają, że utraciliby ileś głosów poparcia. Być może, że tak, na sam wstęp. Ale trzeba wiedzieć, że jeszcze Pan Bóg rządzi światem. Kto z Bogiem, to Bóg z nim. A jeżeli oni tak starannie unikają, ci zadeklarowani katolicy przed wyborami w kościołach się fotografują i blisko biskupów się trzymają, a później po wyborach wracają do dawnego stylu i te rozmaite takie piękne głowy zadeklarowanej wiary są przeciwko życiu. I tutaj ostatnio jeden z dowódców rządzącej partii wyraził się, że na ten sam temat bardzo oględnie, no, że to jest sprawa sumienia i światopoglądu. No nie, nie. Sprawa życia człowieka to nie jest sprawa światopoglądu. Bo za zabicie człowieka, który ma 20 lat, jest sąd i surowy wyrok. Zabicie dziecka urodzonego też jest jakiś wyrok. A zabicie człowieka przed urodzeniem to wyroku nie ma. To nie jest życie. Upominają się o psy i koty. Wielu ludzi poszło do więzienia w Polsce za kasację psa czy kota. Na parę lat. A tutaj za zabicie człowieka nic się nie dzieje. Są warunki do tego, żeby aborcja trwała. I aborcja weszła w kulturę ludzi upadłych. Ludzie nie myślą głęboko, nie myślą w kategoriach prawdy. Nie znają prawdy o naturze człowieka. To jest sprawa nie światopoglądu, tylko to jest sprawa faktów. A na fakty reaguje się kryteriami prawdy i powinności. Dlatego ich te polityczne apele są skierowane do ludzi płytkich. No cóż, demokratyzm niszczy ludzi, spłyca. To nie jest alternatywa dla ludzi rozumu i odpowiedzialności. Dlatego, że rządzić trzeba nie większością, tylko rozumem, prawdą i powinnością. Poświęceniem osobistym. Polityk to powinien być człowiek ofiary. Człowiek poświęcenia siebie na ołtarzu ojczyzny, a nie ten, który w polityce chce się dorobić bezkarności i majątku. I pomimo tylu próśb osób świeckich, tyle petycji podpisanych, no niestety nic się w tej sprawie nie zmienia. A kiedyś zapytałam się biskupa, nie będę przytaczała imienia, zapytałam się, dlaczego to jest takie trudne, dlaczego nie znosi się tej ustawy. Powiedział, że byłby wtedy bunt większości, dlatego jej się nie znosi. No więc teraz można sobie zadać pytanie, no więc kogo my się mamy bać, ludzi czy Pana Boga? No niestety wiara w ludziach wyparowała i ich deklarowana wiara nie ma pokrycia w rzeczywistości. Stąd są takie wypowiedzi, takie postawy. I my już nie mamy innego wyjścia, jak tylko wejść w konfrontację, no tą ideową, konfrontację na argumenty z przeciwnikami, już ani kroku w tył. Nie wolno dłużej przeczekiwać. Ta presja uświadamiania ludzi, która dużo dobrego zrobiła, i presja żądająca ochrony prawa każdego człowieka, to jest nasz obowiązek i tego musi być coraz więcej. Ja wiem, że nasi niby rządzący to są tylko podstawieni podwykonawcy rozkazów zewnętrznych, ponieważ to, co jest lansowane z tej dziczającej Europie, to jest lansowanie kultury śmierci w każdym względzie bez osłony. Wręcz jeszcze trochę zadeklarują prawo do śmierci. I to może na pewnych szczególnych preferencyjnych warunkach, albo może w końcu dojdzie do tego, że człowiek otrzyma rozkaz, żeby umarł. Bo na razie mu tylko ułatwiają to przez warunki życia niszczące. Zdziczenie w tym względzie nie ma granic. To za długo jesteśmy potulni, za długo milczący, za łatwo z nami się rozprawiają.
Musimy być jednak ludźmi, z którymi nie warto podejmować konfrontacji. Czy dla nas, katolików, według księdza, konfederacja jest taką najlepszą opcją? Dziś myślę, że tak. Nie ma co idealizować, partia jest tylko partią, ale dziś tak. To są ludzie jednak w swoim trzonie tutaj ci jawiący się. To są ludzie jednak myślenia propolskiego, logicznego i myślę, że katolickiego. No może nie we wszystkich osobach, bo tam to różnie bywa, ale oni są przynajmniej są logiczni. Przypominam sobie, że w ubiegłym roku, nie w ubiegłym roku, 4 lata temu to samo miało miejsce, a mianowicie często się słyszy, żeby nie marnować głosów na kogoś, kto nie ma szans. No i od razu się nas tutaj na początku przekierunkowuje. Czy według księdza jest to dobre myślenie? Jeżeli mamy wbrew swojemu sumieniu głosować. To jest żadne myślenie. To jest żadne myślenie, bo człowiek ma taką tendencję, by należeć do drużyny zwycięzców. No i co? Zagłosujemy na człowieka nikczemnego po to, żeby głos był po stronie zwycięzców? Absolutnie nie. Właśnie zmarnowany jest głos oddany bezmyślnie na człowieka nieodpowiedniego. Właśnie trzeba głosować na człowieka, który daje najlepszą nadzieję na godziwe rządy. A nie tego, który no może będzie jakoś tam rządził i on będzie w obozie zwycięzców. Nie. Przynajmniej w pierwszej turze to zupełnie swobodnie można głosować na pana Bosaka. To jest moje zdanie. No bo w drugiej turze, jeżeli dojdzie do drugiej, trzeba głosować na mniejsze zło. Dziękuję. Na koniec już zapytam o taką kwestię. Dlaczego społeczeństwo polskie jest tak bardzo podzielone? Czy to wpływ mediów, nie naszych mediów, a często też nawet wprowadzają nas w błąd media uchodzące za katolickie. I niestety myślenie większości społeczeństwa polskiego jest zupełnie odmienne niż może mniejszości katolików, którzy jednak bardzo trzeźwo patrzą na wszystko, na te informacje, które nas zakłamują. Modernizm w Kościele postępuje i zmienia ludziom mentalność, pobożność. Zamęt w nauczaniu, jaki jest, odejście od tradycyjnego nauczania, tradycyjnych formuł katechizmowych, przystosowywanie nauczania Kościoła do świata, a nie odwrotnie, plus nawałnica ateistycznych mediów spowodowały to, że ludzie są zakłamani, są znieprawieni, zdezorientowani i są takiej jakości. Brak bliskiej relacji z Panem Bogiem, brak wyrazistego przywództwa, brak świętego przykładu i oraz to, że na skutek demoralizacji zaprogramowanej od pokoleń mamy słabe rodziny. Mamy rodziny ze słabymi ojcami albo tych ojców w ogóle nie ma. I mamy autorytetów. Szkolnictwo jest tak ustawione, żeby naród nasz wynarodowić. I wszystko jest przeciwko naszej tożsamości. I dlatego Polacy są tak podzieleni. Polacy nie mają zbyt głębokiego myślenia w swojej znacznej liczbie osób. Dzisiaj być człowiekiem uczciwym, myślącym, odpowiedzialnym, to jest wziąć trudniejszą cząstkę życia. To jest w zasadzie skazać się na prześladowanie i na nieustanny opór złu, które się wylewa. Dlatego, że ludziom zaproponowano fałszywe ideały, które są przeciwieństwem cnót. I dziś nie cnota jest ideałem, tylko wada. Wada jest ideałem. I ludzie rywalizują między sobą w rozmaitych wadach, które w sobie wypracowali i w tym wyścigu lenistwa, rozpasania, nieczystości, chciwości, nienawiści, zakłamania, tak żyją,
żyją w kategoriach chwilowych, doczesnych. Pamięć o zbawieniu została zagubiona i nie ma ludzi, którzy by wyraźnie stawili opór temu, by powiedzieli coś budującego naprzeciw ich obłędnemu życiu. Po prostu za mało jest ludzi Ewangelii, za mało jest Kościoła w Kościele. No i tak się to dzieje, że ta nawałnica bez ludzi modlitwy i ofiary, ta nawałnica sama się zatrzymała. Tu po prostu jest taka sytuacja, że czekamy na ratunek od Boga. A ten ratunek od Boga przyjdzie, ale musimy mieć armię ludzi modlitwy. Bez tego nie wygramy, możemy ulec zniszczeniu. Czyli brakuje nam światła też Ducha Świętego, prawda, żeby rozpoznać, co jest prawdą, a co jest fałszem. Księże Marku, bardzo serdecznie dziękuję księdzu za kolejne wystąpienie w naszej telewizji. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i poprosimy jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na was i pozostanie nas zawsze. Amen. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem, księże. Moim państwem gościem był dzisiaj ksiądz Marek Bąk z Łodzi. Żegnamy księdza, żegnamy się również z państwem. Żegna państwa Krystyna Kiwacz. Laudetur Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Z Panem Bogiem.